Komisja Europejska ponownie chce dyscyplinować Polskę i Węgry, posługując się tym razem nowym mechanizmem dotyczącym tzw. praworządności. Komisji Europejskiej udało się przeforsować mechanizm łączący wypłatę unijnych środków z praworządnością. W grudniu premier Mateusz Morawiecki podkreślał, że wystarczającą ochroną przed odbieraniem Polsce unijnych pieniędzy są konkluzje Rady Europejskiej. Wytyczają one ścieżkę, w jaki sposób ma być realizowany nowy mechanizm. Nawet samo ustalenie, że jest jakiś problem z tak zwaną praworządnością, nie wystarczy do uruchomienia mechanizmu. Nie wystarczy do uruchomienia mechanizmu sankcyjnego. W ocenie ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro podporządkowanie się przez polskie władze unijnemu rozporządzeniu, które pozwala na ocenę praworządności oraz stosowanie sankcji niezgodnych z polską konstytucją i traktatem o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, stwarza dla naszego państwa i suwerenności poważne zagrożenie. Konkluzje, choć pozytywne w swej wymowie, mają charakter wyłącznie ustaleń politycznych, natomiast rozporządzenie to twarde prawo, które wchodzi w życie i daje realną władzę Komisji Europejskiej. Mówił w wywiadzie dla naszego dziennika minister Zbigniew Ziobro. Komisja Europejska twierdzi, że konkluzje ze szczytu unijnych przywódców w żaden sposób nie ograniczają stosowania mechanizmu praworządności, wskazuje profesor Tomasz Grosse. Rozporządzenie będzie przez Komisję stosowane w całej rozciągłości i Komisja Europejska zupełnie inaczej rozumie konkluzje Rady Europejskiej niż na przykład przedstawiciele polskiego rządu. Wielu ekspertów zwracało uwagę, że Komisja Europejska po 1 stycznia 2021 roku uruchomi procedurę związaną z powiązaniem wypłaty środków unijnych z tak zwaną praworządnością, przypomina politolog Marcin Kędzierski. Inna sprawa, czy taka procedura będzie mogła być kontynuowana i tego, czy ona dotknie Polskę i sprawi, że Polsce zostaną zabrane czy zablokowana wypłata środków europejskich. Jeszcze z końcem minionego roku wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej Věra Jourová zapowiedziała, że przypadki naruszenia praworządności w Unii Europejskiej będą rejestrowane od początku przyszłego roku. Jej zdaniem Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wyda wyrok w sprawie mechanizmu praworządności w ciągu miesięcy. Już teraz wiadomo, że od początku przyszłego roku będziemy zajmować się wdrażaniem rozporządzenia w sprawie mechanizmu praworządności, a więc także Polską i Węgrami. Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro zauważa, że Unia Europejska ma zostać przekształcona w państwo federalne, a co za tym idzie, ma zniknąć przywiązanie do patriotyzmu, tradycji, rodziny czy interesu narodowego. Miejsce Europy ojczyzn zajmie biurokratyczny twór zdominowany przez interesy Berlina czy Paryża, gdzie obowiązującym kanonem będzie ideologia gender, aborcja na życzenie i adopcja dzieci przez małżeństwa homoseksualne. To bardzo silny napór ideologiczny z Unii Europejskiej, mówi politolog profesor Mieczysław Ryba. Czyli z jednej strony zawłaszczanie sobie władzy charakterystycznej dla władzy państw narodowych, po drugie próba narzucania ideologii tej neomarksistowskiej za pośrednictwem instytucji unijnych i to widać bardzo wyraźnie. Szczególnego nacisku doznały Polska i Węgry. I to właśnie współpraca polsko-węgierska jest problemem dla Brukseli, podkreślał w wywiadzie udzielonym telewizji Trwam marszałek węgierskiego parlamentu. Nie tylko dlatego, że zachowaliśmy pieniądze, które słusznie należą się obywatelom Polski i Węgier, ponieważ to nie jest dar. Po drugie, uniemożliwiliśmy, aby zwycięstwo odniosły siły federalistyczne, czyli te, które ten cały budżet z systemem praworządności chciały zastosować. No to bardzo nie podoba się tak zwanym unijnym elitom.